Dla mnie jako tego początkującego urbanisty oczywiście największe wrażenie i najbardziej byłem zainteresowany jego przeszłością projektową, urbanistyczną. I tu trzeba powiedzieć, że to, co Staś zrobił w okresie powojennym, w czasie tych pierwszych lat odbudowy Warszawy, było rzeczą niezwykłą, było rzeczywiście ogromnym osiągnięciem. Jest rzeczą zupełnie niewiarygodną, jak można było łączyć życie rodzinne, po prostu zwykłe życie, z taką ilością pracy, jaka została przez niego włożona te kolejne dzieła warszawskie. Tempo, w jakim wówczas się projektowało i budowało, pracowali przy kilku tematach naraz i bez przerwy byli w drodze między jednym fragmentem miasta a drugim. Tutaj coś robili rzeźbiarze, tam robili coś murarze, trzeba było wszystko nadzorować. W końcowej fazie budowy nocowali na budowie, w barakach budowlanych. Jak można to było połączyć z czwórką, opieką nad czwórką dzieci, ze zwykłym życiem rodzinnym, ale też z wytrzymałością zwykłego człowieka? Było to skrajne poświęcenie. Zresztą myślę, że to jest ta cecha główna pana Stanisława Jankowskiego. Dla niego to nie było poświęcenie, to był oczywisty obowiązek. Wtedy, kiedy postanowił szkolić się w Anglii na Cichociemnego i zdecydował się na powrót do Warszawy w czasie wojny, było to takim samym gestem, jak wówczas, kiedy dla niego oczywistym gestem, kiedy postanowił uczyć się urbanistyki w Liverpoolu po to, żeby wrócić do Warszawy. Zdecydował się wrócić do kraju, który nie przypominał już tego, o co on walczył. Wracał do miasta, które już nie istniało. A mimo to on był pewien, że to jest jego miejsce i jego obowiązek. To dla niego nie podlegało wątpliwości. To nie była kalkulacja, to było po prostu czyste poczucie obowiązku. Stanisław Jankowski był znany w naszym środowisku jako ta postać Cichociemnego, prawda, który na spadochronie przyleciał do Warszawy i wziął udział w tym powstaniu. I dla nas było to takim pewnym wzorcem, że można brać udział, walcząc dosłownie, prawda, fizycznej walce, która z natury rzeczy wydaje się być sprzeczna z postawą twórczą, z postawą budującą, postawą tworzącą. I taka szerokość osobowości, prawda, wielkość tej osobowości była dla nas pewnym taką inspiracją. Zanim szła legenda. On był postacią mityczną, brał udział jako jeden z prowadzących projektantów w budowie trasy WZ. Później ja zawsze należałem i należę do zwolenników Placu Konstytucji, którego on też był projektantem. Uważam, że te dwa wielkie wydarzenia przestrzenne w Warszawie utrwaliły chyba jego imię w Warszawie na stałe. W pracowni urbanistycznej był w zespole głównych projektantów, generalnych projektantów planu ogólnego miasta. Tu jego doświadczenie urbanistyczne, doświadczenie tych pierwszych lat projektowych było niesłychanie cenne i ważne. Druga rzecz, był konsultantem i doradcą przy planach dzielnic i planach szczegółowych i tu była bardzo ścisła nasza współpraca, bo ja z kolei byłem odpowiedzialny za koordynację prac prowadzonych przez pracownie dzielnicowe. I tu Staś szalenie mi w tym pomagał i zawsze był gotów, chętny do wspólnego wyjazdu do pracowni dzielnicowej, do kolegów i doradzania im i pokazywania, co i jak można robić. I wreszcie trzecia bardzo ważna sfera działalności. Był
doradcą i współpracował z naczelnym architektem Warszawy. To był ten wyjątkowy, bardzo dobry okres planowania w Warszawie, kiedy naczelny architekt miasta bardzo ściśle współpracował z pracownią urbanistyczną i tu bardzo ważną rolę pełnił Staś. Moje kontakty ze Staszkiem zaczęły się bliskie w momencie, w którym zostałem dyrektorem dla planowania rozwoju Warszawy. Od samego początku Jankowski mnie rozumiał i popierał. On jak gdyby był zawsze człowiekiem w sensie zawodowym młodym i otwartym. On szukał nowych rozwiązań, pomimo że było to już kilkadziesiąt lat po jego studiach. Nie miał, tak jak bardzo wielu urbanistów, zamkniętego umysłu, że się człowiek czegoś nauczył i tak po prostu funkcjonuje. On był bardzo otwarty na wszystkie nowe rozwiązania, ponieważ ja byłem wtedy jednym z liderów takiej grupy, która szukała w urbanistyce polskiej nowych rozwiązań, bo czasy się zmieniały, to on jednym z niewielu z tej starszej generacji akceptował i rozumiał to. Namówiłem go, że objął stanowisko głównego specjalisty. To jest taki człowiek, który w sytuacjach trudnych w biurze działa. Staszek miał wybitny talent do wyłapywania rzeczy istotnych. I klasycznym przykładem doskonałości jego działań były rady techniczne. Przy wszystkich trudnych planach, które wymagały naprawdę starannego rozpatrzenia i starannej oceny, bo były ważne, skomplikowane, dotyczyły ważnych obszarów, miały ważne funkcje, był niezastąpiony, bo on potrafił, często z bełkotu nawet autorskiego, znaleźć to, co jest istotne. On potrafił wybrać sprawy, które są ważne. Miał niezwykły talent w tym kierunku, miał olbrzymie doświadczenie i wykształcenie. On po pracy za granicą w różnych układach, na różnych stanowiskach, rozumiał istotę planowania przestrzennego. Jeździł do krajów, wszystkich krajów świata możliwych, jakie nam się tylko mogły zamarzyć i jakich nie mieliśmy wtedy nadziei zobaczyć, a jako znany architekt jeździł z prelekcjami o odbudowie Warszawy, o zasadach odbudowywania zniszczonych miast. Był już po doświadczeniach z projektowaniem Chimbote w Peru, był już po doświadczeniach z odbudowywaniem Skopje, więc dla nas był oprócz tego jeszcze ekspertem od najważniejszych spraw urbanistycznych, jak uratować umierające miasta. Było do święta, jak przyjeżdżał pan Stanisław Jankowski i można było posłuchać o świecie. Muszę powiedzieć, że za każdym razem przeżywałem to jako świąteczne wydarzenie, to, że mogłem zamienić parę słów z kimś, kogo starsze pokolenie nazywało panem Stasiem.